Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage, odcinek drugi. Więc no cóż, idziemy do kolejnego poziomu. I żeby było fajnie, tak? No właśnie, wiesz, i do Springs, lecimy. Dosłownie. Treasure Fan, mam 270. 6 klejnotów. To jest złe. To jest ludzie złe. No i tutaj mam pseudo takich drwali. Rzeźbiarzy z drewna. I... no, totemy. Mam podobny problem. Wow. Ja sobie słuchawki, bo jak mówiłem, gram na słuchawkach. W poprzednim odcinku tak mówiłem. Jakby ktoś nie wiedział. I dobrze, że mam teraz umiejętność pływania, bo praktycznie za pierwszym razem możemy zajrzeć już ten świat. I będzie fajnie. Ale porozmawiam sobie z tym gościem. Siema. Więc tak, on nam mówi, że te totemy, które oni zrobili, ożyły, zamknęły ich świątynię i ukradły ich żarcie, więc musimy robić to. Musimy je po prostu spalić. I będziemy teraz wykonywać pierwsze zadanie. Ale wpierw zbierzmy sobie tutaj wszystko, co jest potrzebne. Od razu mówię, że gdybyśmy nie wykonali glitcha z mostem, w sensie, że powinniśmy zapłacić, a nie zapłaciliśmy, to tak teoretycznie to teraz nie moglibyśmy wykonać tego świata w 100% za pierwszym razem. Ewentualnie trzeba by zrobić takiego trochę bardziej trudniejszego glitcha. Znaczy trudniejszego, jeżeli opanowaliście double jumpa, to już praktycznie nic dla was trudne tutaj nie będzie. Co ewentualnie może być dla was trudne, to skipnięcie drugiego i trzeciego świata. Więc porozmawiamy sobie z tym gościem, znowu. I tak, on mówi, że został tutaj zamknięty przez wszystkich jego... z jego wszystkimi narzędziami. Wielki... totem, wielka głowa totemu, nie wypuścić, dopóki nie rozwiążę wszystkich trzech zagadek. I pierwsza zagadka to jest to. Muszą wszystkie się zaświecić, ale to jest akurat proste. Wystarczy zrobić tak, 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 tak. Teraz muszę się zastanowić. Dajcie mi chwilę. Dobra, jak to rozwiązać? No szkurde mol. Ja jej myślenie to nie jest para idealna. Od razu mówię, więc... okej, myk. 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 To się naprawdę źle skończy. Już prawie. No i pupa. O kurde. To jest takie łatwe, ja z tym się tak męczę. Już ja nie mogę. Dobra. Jeszcze raz. To damy tu. Damy tu. Ale tak, myk, myk, myk,
i dupa. Myk, myk. Właściwie tak można w nieskończoność robić. Ta-da! Za pierwszym razem. No, zrobiłem. No, zaskoczony jest i od razu no. Ja wiedziałem, że to zrobisz. Więc teraz musimy przejść do innego challenge'a. By the way, to ta skrzynia... Lepiej zapamiętać sobie tę skrzynię, bo wrócimy do niej pod koniec tej planszy. I nie jestem pewien, czy dzisiaj zrobimy dwie planszy, czy jedną, ale teraz musimy iść tutaj, po drugim puzzle. Dobra, ten totem mówi, że jest głodny i musi zjeść 10 rybek. So watch what kind of fish you feed him. I musimy go konkretnym rodzajem rybek nakarmić. Nie wiem, czy to jest jakoś losowe, czy musimy niebieskie, czy czerwone, czy żółte, ale no trzeba mieć tutaj refleks dosyć. Ja już kilka razy tak zrąbałem tutaj, że wow. W każdym razie, kiedy dać tam złą rybę, to on tak, że tak powiem, zwymiotuje i wypuści wszystkie te ryby znowu do morza. Tylko kurde, te żółte rybki jakoś tak nie chcą skakać, są nieśmiałe. O, nareszcie. Kolejna? Nie. No proszę. Kurde, przegapiłem, ja nie mogę. Tak jestem... Janusz, kurde. Dobra, myk. Jedz to, żyj to. Smacz tego, że... tak na marginesie to ja nie lubię ryb, więc takie coś to jest dla mnie super, że mogę te ryby zgładzić. Mogę te ryby zgładzić i będę się śmiał na ich grobu. Haha. Żółte rybki, skaczcie, ciep, żółte rybki, ciep, złote rybki. Ciep. Co ja odwalam? No! Halo, proszę o złote rybki. Nie o niebieskie, lubię kolor niebieski, ale wystarczy mi Sony. Ja właśnie zauważyłem, że to jest Sonic na kozyta jest. Wow, już prawie tą niebieską rzuciłem, ale byłby fail. No. No złote rybki, no skaczcie, no proszę, proszę was, no. Nie bądźcie takie, nie bądźcie Jacek. Dziękuję. Jeszcze jedna, no jeszcze jedna. No poproszę, no jeszcze jedna. Ale nie tak. No żółta rybka, no proszę. Dziękuję. Dobra, więc spotkamy się znowu w ostatnim puzzlu, ale najpierw musimy przejść cały poziom, żeby to ten poziom ten puzzle odblokować. I ten gość rozwala kłódki, jakie tutaj założyli, więc nie myślcie sobie, że jakoś cheatowałem, że te się otworzyło, o, teraz będziecie mogli widzieć. Właśnie on tak to robi. Więc jeżeli potrzebujecie gościa, który wam może się wkraść do domu, to zadzwońcie po niego. Numer to jest 999-666-999. Że cię zadzwoni. Jak ktoś odbierze, to pozdro. Bo wiecie, ten gość jest cały czas zajęty, więc nie wiem, czy odbierze. Teraz mówię. Dobra, więc lecimy sobie. Zauważyłem, że ten poziom jest tak
Nie, że Indianami, bo Indianie mają tacy, takie totemy czy coś, ale tak strasznie, nie wiem, takie połączenie starożytności i nie wiem, Greki. Nie, nie znam się na tych kulturach, ale no coś mi tak przypomina. Trzeba by sprawdzić, kiedy został młot jakby naleziony, to wtedy będzie wiadomo. No, ale właściwie to jest całkiem dobry pomysł, żeby sprawdzić, kiedy młotek wynaleziono. Znaczy, właściwie młotek był od całej nadziei, bo wiecie, te całe kamienie i te sprawy mogły się jako młotki, więc tak teoretycznie to młotek powstał tak samo wcześniej jak świat. Ale dobra, nie będziemy się rozważać na tym, jak powstał świat i co było przy tym powstaniu świata. Wiem, że było powietrze. To na pewno. Dobra, lecimy. Oczywiście Double Jump River Hard. I dobra, tutaj mamy dwa. Nie będziemy jeszcze z tym gościem gadać, dopiero z nim będziemy gadać, znaczy z tym, bo on nam zakończy poziom, znaczy zakończy, no otworzy nam portal, ale nie chcę się jak na razie otwierać do portala, chcę po prostu... O, tak by the way, jeżeli słyszycie jakieś szumy albo jadący samochód, to mam otwarte okno, więc przepraszam za wszelkie szumy i czy coś mi... Nie! Tu nic nam już nie będzie potrzebne, więc możemy się wrócić spokojnie. Żeby nasz żaden Jacek nie rozwalił. Od razu mówię. Znowu przypominam, że Jacek, jak nazwam kogoś Jacek, to nie jest żadna obraza z mojej strony. W sensie, że kogoś próbuję obrazić, tylko typowe polskie imię to jest dla mnie. Zaraz do tego przejdziemy, od razu mówię. No to jest ten ostatni puzzle. Zagadka. Tutaj myk. I przechodzimy do kolejnego zadanka, zbierzemy to. Ach, skner z MacFab. W ogóle muszę kiedyś sobie wreszcie sprawić DuckTales Remastered. A wiecie co znaczy to, jak sobie kupię DuckTales Remastered? Tak, dobrze myślicie. Let's play. Więc dobra, najpierw pogadamy tutaj z tą panią, bo ona nam daje zadanie. Jest wspaniale, by widzieć cię, Spyro. Ten Supercharge Power Up jest aktywny. Teraz możesz przebiec przez piedestały i wysłać tańczące dziewczyny hula tutaj, by mi pomogły. Właściwie to mógłbym po prostu tego gościa zdmuchnąć, bo on jest... No po prostu tak zrobić, o, by się rozwalił oczywiście i on oczywiście jest uga buga jak aku aku z Crasha. Pozdro dla kumaty. Zresztą no, więc właściwie to dlaczego oni nie mogą po prostu tego zdejść? To jest nie wiem, nie wiem, powiedzmy, że Spire to jest, nie wiem, ma z metr wysokości, 2 metry, one są wysokie na jakieś 7, nie. Na jakieś 1,20 m. I to takie 2 metry to... Ja pierdziałem. Przepraszam za przekleństwo, ale... No dobra. I szczerze... Ja mam straszne problemy z opanowaniem tego supercharger. O, za pierwszym razem szybko. Nice. W każdym razie, jeżeli ominiecie jakieś, to one po chwili wracają. Bo on je chyba jakoś kopie i tak, wiecie, odsyła je tam. Coś. Ale zaraz go zniszczymy! Mocą wody. Tak, to nie ma wcale sensu, ale rozwaliliśmy go błyskawicą. Jej, popatrz, taniec deszczu, Hula Girls, dziewczyn Hula wybuchnął tego... Tak, po prostu wybuchł i one za to dziękują wam. Teraz daje nam orbat. Przepraszam. Prawdopodobnie się to wytnie, ale... No właśnie pociągnąłem za kabel od słuchawek. Słuchawki się walną w mikrofon. I no...
O Jezus Maria, muszę sobie wreszcie kupić jakiś porządny statyw na ten mikrofon, bo... Ło, ale dobra. Nic się nie stało, nic się nie stało, wszyscy żyją, bo to jest szklanka, żeby ja się to powtórzył, żeby coś tutaj nie strzaskał. Dobra, coś tu jest, jakiś jeszcze klejnot? Nie ma. Więc lecimy dalej, to już ten odcinek ma 15 minut. Sądzę, że moglibyśmy zdążyć do następnego poziomu. Sądzę, że to jest bardzo prawdopodobne. I ten poziom... Nie... Możemy zrobić jeszcze jeden. Bo kurde, nie jestem pewien, który zrobić. Ja chyba ten... Nie wiecie teraz pewnie, o co mi chodzi, ale spokojnie. Ja mam wszystko pod kontrolą. Dobra, więc lecimy jeszcze tutaj. Zaraz wiążemy ostatnią zagadkę. To szczerze powiedziawszy, nigdy jej nie ogarniam i nigdy nie pamiętam kolejności, w jakiej trzeba to zrobić, ale... No, metoda prób i błędów to jest moje motto. Tak, większość rzeczy daję metodą prób i błędów. Pusto. Dobra, to możemy... Odpocząć. Myk! Uda mi się wylądować? Uda mi się wylądować na nim? Udało się. Haha! Moc double jumpa jest zarąbista. Ale dobra, musimy lecieć tutaj. Nie! Yeah! Fajnie. Ale dobra, w każdym razie normalnie byście musieli polecieć stamtąd, ale jako już ja mam super moc, to mogę po prostu skoczyć tutaj. Jej, wystuprocentowaliśmy poziom, jeżeli chodzi o klejnoty. Teraz jeszcze trzeba orby wystuprocentować. Ja, czy jest tylko dwa? Dwa, okej. Okay. Bo mi się zdawało coś, że to były trzy. Zoe. Ona nam mówi, że metalowe tarcze nie przepuszczają ognia tak samo jak te metalowe zbroje ze Spyro 1. Więc po prostu musimy na nie zaszarżować. Dobra, no się mamy. No. Więc musimy odgadnąć resztę, więc z tego co pamiętam, to później było kółko, gwiazdka, pach. Dobra. Ona mu przypomina, że w odpowiedniej kolejności. Dobra. Kółko, księżyc na gwiazdce, dupa. Kółko, biały księżyc. Okej. Okay. Pomarańczowy księżyc. Boję się. Rąb. I zielona gwiazdka. Jest, zostaliśmy teleportowani. Jaki jesteś mądry jak na smoka? Co? Rasizm? Dobra, więcej ci nie pomogę, człowieku. Już ci więcej nie pomogę. Dobra. Dobra, dzięki za albo chrzęcie. Za ten rasizm już po prostu nie, masz przerąbane. Ten odcinek będzie się nazywał Zielony Rasista. Mówię wam, ten odcinek będzie się na 100% nazywał Zielony Rasista. Bo tylko na tym gość zasługuje. W każdym razie już mam teoretycznie poziom wystuprocentowany, ale jeszcze musimy iść do końca tego poziomu. Właściwie to gdyby nie fakt, że talizmany trzeba zebrać, żeby odblokować bossa, to mógł po prostu chrzanić te talizmany i wychodzić z poziomu exit level. I właściwie miałbym wyrąbane na to wszystko. Ale jako już talizmany trzeba zbierać, chociaż tak teoretycznie nie trzeba, można zniczować po prostu, ale... Dobra, się ma. To ty mnie! Ty rasisto! Oż ty! Nie. W każdym razie on nam dziękuję za pomoc, za sprawy. Dostajemy talizman, który jest... głową jakiegoś bożka. Czymkolwiek on jest. Uwielbiam ten dźwięk na trąbce. Jakoś sobie chyba ściągnę i będę dawał do każdego filmu. Uciekajcie! Ale my sobie tak zjadł teraz pieczoną kiełbaskę z ognia albo tą piankę. Ja nie mogę. Jej! Ale mi smaka robią. No.
że się bardziej zaczęła produkować silna. No taki fakt biologiczny, kącik naukowy na kanale Pixela, to jest rzadkość, ale taka ciekawostka, otóż jak człowiek widzi jakieś jedzenie, jakiekolwiek bodajże, to coraz bardziej mu się ślina, że tak powiem, ślina cieknie. Więc tak, tu nie wejdziemy, bo to jest dosyć długi poziom. Jest 19 minut, no 20, no to jest jakieś 10 minut. Dobra, pójdziemy do tego poziomu. To jest dosyć krótki, tak na oko, bo właściwie nie możemy go wystuprocentować najpierw, więc on będzie taki dość dobry. Już mogę go po prostu zignorować właściwie. I jej, lecimy. Więc dzisiaj macie bonus, dwa odcinki. Dwa poziomy, jako iż żadnej u mnie serii dawno nie było i chyba jutro będzie Sonic. Tak sądzę, jutro będzie Sonic, dzisiaj jest Spyro, jutro będzie Sonic, wreszcie. I ups. Ej, Janek, żyjesz? Janek, żyjesz? No, nigdy nie zadzieraj się z żółwiami, które ma dostęp do broni elektrycznej. Więc w każdym razie jesteśmy tutaj. Musimy się opiekować tymi dziećmi, jakby się wiedzieć i nie ogarniać właśnie co chodzi z tymi dziećkami. Ale teoretycznie możecie ich skipnąć i po prostu double jumpem stąd wyskoczyć, ale jako iż robimy poziomy dokładnie, to nie będę tak. Hi, Spyro. Witaj, Spyro! If you Nie can wiem, help tam shackle jak those pedofila, little ale okej. turtles over there, Więc tak, w każdym I razie might be my musimy friend. dostarczyć. Boże. Musimy się nimi zaopiekować i dać je na koniec poziomu do, nie wiem, kuzyna czy coś w tym stylu. W każdym razie te żółwie będą nam potrzebne i. A właśnie tak zrobić. Jezu, jak laguje! O co chodzi? Co chodzi? Taka grafika, no! Po prostu PlayStation 3 nie może takiej grafiki uciągnąć. Nie no, ale bądź co bądź ta gra jest piękna dla mnie. Możecie sobie mówić co chcecie, że o, zobaczyłbyś sobie na The Last of Us, jak chcesz piękne, albo nie wiem, na Unfinished Swamp, czy jakoś tak. To byś zobaczył, to jest piękne. Nie mam w dupie te wszystkie gry. Dla mnie są piękne gry na PS1. Znaczy, nie wszystkie od razu mówię, nie wszystkie, bo na przykład coś takiego jak Bubsy 3D. No to ja dziękuję bardzo. Właśnie, nie wiem dlaczego, ale Spyro, ale seria Spyro mi się taka wydaje jedna z tych najlepiej wyświetlających się gier na PS1. O co mi tutaj chodzi? Bo różne takie gry na PS1 czasem nawet wyglądają strasznie pikselowo. Ale akurat Spyro, jak i Crash strasznie ładnie się wyświetlają. Nawet pamiętam, jak na moim starym telewizorze CRTV, tak miałem kiedyś telewizor CRTV, praktycznie każdy. I na serio, ja mogłem chyba każdy szczegół dostrzec. Może dlatego, że wcześniej miałem lepszy wzrok, ale to już inna kwestia. Jaki ja mam teraz wzrok? Nie powiem tylko tyle, że noszę okulary. I dobra. W ogóle kiedyś się tak bawiłem, żeby tego żółwia przepuścić tak kompletnie przez ten mamy, więc tutaj my jeszcze otworzymy. Okej. Dobra. I tutaj będzie nam potrzebna moc wspinania się, która jest dopiero możliwa do odblokowania po drugim świecie, a raczej w trakcie. Ale jako już mamy coś takiego jak double jump, to przynajmniej tak sobie ułatwimy, bo nie możemy całego poziomu przejść, nawet z double jumpem, non. Więc po prostu tak sobie przejdziemy. O! To jest mądre. Jest bardzo mądre. Myk. Halo? Papa. I to jest chyba, nie wiem, to by się zaczęło chyba pod kanibalizm albo coś, albo molestowanie swoich, ale ta kaczka nosiła tę całą gdumkaną kaczkę i o co chodzi? Tak by the way. O co chodzi? Nie ogarniam tego świata. Myk! A masz gwiazdo. Wracaj pod wodę. Dobra.
W każdym razie tu jest Power Up Super Flame. W każdym razie on nam mówi, że te dzieci, żółwiki zostały zamknięte w tych całych skrzyniach i dzięki temu Super Flame Power Up musimy je uwolnić. Bo jesteśmy dobrymi ludźmi. Zrobimy tak, myk. Są to raczej łatwe, chociaż nie wszystkie, bo ja od zawsze myślałem, że tutaj trzeba wejść i przeprowadzić jakiegoś żółwia, ale zawsze myślałem, że to tego żółwia trzeba przeprowadzić, ale no, jakby to powiedzieć, myliłem się. Nie pewnie się domyśliliście. Więc idziemy dalej. Musimy teraz iść, że tak powiem, w tył poziomu. Bez skojarzeń, proszę, bez skojarzeń, proszę. I ruszamy. Ja czy zdążymy? I myk! Ostatnie sekundy. To się nazywa mieć szczęście. Czasem jednak mi to szczęście przypisze. No proszę. Jednak czasami życie mi nie da w kość. A czasem mi nawet pogratuluje. Widzicie, to się nazywa mądrość życiowa. To jest tak, że powiedział wam to idiota, okej. Okay. Aha, my zaraz, wszystkie uwolniliśmy? Nie wszystkie, wszystkie? Nie wszystkie. Teraz mam mindfucka. Nie wszystkie. Patrzcie. Jeżeli wkurzę was to moje... To, przepraszam bardzo, ale coś mam dzisiaj z tym. Dobra, w pewnym razie gdzieś tu jest dokładnie. O, i wypadł z... Jej! No, więc... Kinga Majik. W pewnym razie on myśli, że to jest jakiś artefakt, ale to właściwie... Jest zawsze 100% gry. Dobra, myk, myk, myk. I... A zabijemy wszystkich, co? Właściwie, tak by the way, to te dusze nic wam nie robią, jeżeli chodzi o 100% poziom. Po prostu są i tyle. Dziękuję bardzo. I myk. I nie wystoprocentowaliśmy poziomu. Czemu? Bo na górze temu. Musimy zdobyć właśnie tą moc wspinania się po drabinach, której niestety nie możemy przez jakiś czas jeszcze zdobyć. Okej, okay, więc musimy tego żółwika doprowadzić. Żółwika. Jak chcecie, tak mówcie. Znaczy, żółwik to jest dziecko żółwia, ale okej. Okay. Ale możemy mu też... Piel, dzielność w dupsko. Dziękuję bardzo. Okej, mamy jeden. Jeden na... Aha, dobra. Thank you, young friend. The baby turtles will be safe. Nie ma za co. Please take this talisman as a token of our gratitude. Dobra, więc teraz dostajemy talizman. Jak on będzie wyglądał? Moneta z żółwiem i lol, zliczowałem grę. To niebieskie dziecko mnie popchnęło. O ty gówniarz. Popychać starszego od siebie? Ja ci zaraz pokażę, jestem nawet wyższy od ciebie. Ja nie mogę, co za gówniarz? No po prostu co za gówniarz? Myk. Myk. W każdym razie on teraz robi za trampolinę. Ja bym po prostu takim dzieciakowi z tej łopaty przywalił. I tyle, ja bym się z nimi nie cesko, tylko bym po prostu przywalił. Więc nie wiem, ta kaczka nie jest prawdziwym mężczyzną. Wydaje się takim dzieciom. Znaczy nie wiem właśnie, co to jest, ale mówię, że to jest kaczka.
Dobra. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Mamy już 30 minut nagrania, więc lol. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja już tak teoretycznie wyzdrowiałem i nagrywam to przed piątkami, jakbyście chcieli wiedzieć. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.